Hej, cześć, dzień dobry. Chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać na tym nieplanowanym w sumie food vlogu. Prawdopodobnie postaram się pokazać Wam to, co jem w ciągu tygodnia. Po drodze mamy tutaj święta wielkanocne, więc może być różnie. Jedzenie może być po prostu we wszystkie światy. Ja ostatnio jestem też, głowę mam w chmurach, na dodatek mój telefon odmawia współpracy i nie mam właściwie na nim pamięci, mimo że usunęłam już chyba z niego wszystko. Ale mimo to mam nadzieję, że spędzicie ze mną przyjemnie czas. Ja na pewno postaram się podrzucić Wam jakieś fajne propozycje na jedzonko. No i cóż, jestem teraz na redukcji, jem 1700 kilokalorii, więc nie jest to jakoś dużo, bierzcie to pod uwagę. To po pierwsze. A po drugie, jeszcze dokonuję ostatnich testów jedzonka z gotowych diet, które będą niebawem na stronie. Także nie wszystkie przepisy będą dokładnie tutaj podane, bo chcę być fair po prostu wobec osób, które kupią też te gotowe diety. A jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, to zostawię Wam link w opisie do zapisania się na listę zainteresowanych właśnie, bo zapis na taką listę daje Wam kilkadziesiąt złotych zniżki w czasie premiery. Także zapraszam na ten filmik. I dzisiejszy dzień zaczynam owsianką z masłem orzechowym, z puddingiem wymieszanym z białkiem i wiśniami mrożonymi i zrobiłam z nich sobie taki bardziej sosik. Dodałam tutaj troszeczkę słodzidła. Miam. Kazę mnie youtuberka, że zapomniałam nagrać Wam obiadu, ale zrobiłam sobie makaron z pesto z buraka i pod spodem była rukola i są też pestki dyni. Takie mega chrupiące. Pysznie. Dzisiaj jednak szybciej zaczęłam troszkę piątkowy wieczór, bo okazało się, że nie będę miała treningu personalnego, także lecę na pogaduchy do mamy Piotrka, a przy okazji dostanę ciasto już takie wielkanocne, także jestem rozpieszczana. Pokaż no trochę klasy, mordo. Od rana zawsze wpada troszkę buziaczków i czułości, póki jesteśmy jeszcze razem w domu, a ja tutaj próbowałam wykombinować fajny przepis, bo chciałam zrobić sobie placuszki na słodko. A czy wyszło? No cóż, musicie zobaczyć dalej. Ogólnie uważam, że do tych placuszków, co planuję zrobić, a których inspirację stanowi Aga Sawa, dodatek tych mrożonych truskawek to bardzo zły pomysł. Jestem pewna, że te placki się będą rozwalać. Nie wiem, co mnie napadło w ogóle, żeby wpaść na takie coś. Ale nie mam jabłka. Nie mam żadnej gruszki. Nic nie mam. A nie chciałam jeść tylko z bananem. W związku z czym możliwe, że nic z tego nie wyjdzie. We will see. Mam w sobie na tyle mądrości, że nie dodałam za dużo napoju roślinnego i woda, która jest w truskawkach, zrobiła za to robotę, więc może coś z tego będzie. To pachnie absolutnie przepięknie. Spróbowałam kawałeczek i smakuje po prostu jak knedle, ale nie ma szans, że to przewrócę. Ej, ale patrzcie, jeden się przewrócił, bo było trochę mniej truskawek w nim. Ta druga partia trochę lepiej, ale styl. W ogóle ja myślę, że to będzie bardzo dobre, tylko że no, te truskawki niestety nie nadają się oczywiście do środka, tak jak Wam mówiłam, że się będą rozwalać, bo są zbyt wilgotne, ale zrobię na pewno z jabłkami też. Okej, the end result nie jest, że tak powiem, nie wygląda jakoś mega to dobrze, ale to smakuje naprawdę, 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 przysięgam Wam, jak knedle. Boże, ja wiem, że to wygląda po prostu jak coś, co nie wyszło, bo jest to w sumie prawda, ale... Pycha.
Właśnie w połączeniu z jogurtem, z odżywką białkową. Ostatnio też moja redukcja wskoczyła na wyższy poziom i każdy właściwie mój poranek teraz zaczynam takim spacerkiem na bieżni. Mega fajnie. No i pierwszy dzień świąt zaczęliśmy oczywiście wspólnym śniadankiem i było mega miło, bo dostałam swoje wegańskie jedzenie, nawet wegańskie wędliny. Oprócz tego moja mama zrobiła specjalnie dla mnie wegański żurek i to wszystko było zjedzone w takiej fajnej formie, no było w chlebku, także uważam, że mega, mega super. A później pojechaliśmy na obiad do mojej babci i był też na tym obiadku oczywiście Piotrek. No i to był efekt. Mój brzuszek ewidentnie nie radzi sobie z tego typu jedzeniem. A z domu przywezłam sobie też książki Harry'ego Pottera i zaczytuję się w nich obecnie. To jest taki mega fajny powrót i powiem Wam, że czyta się je tak samo dobrze jak za pierwszym razem. Dzisiejszy dzień zakończę gołąbkami i nie wiem, czy gołąbki z keczupem, to już profanacja. Dobra, dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. Dzisiejszy dzionek będzie trochę inny, taki nawet możemy powiedzieć, że super. Czekałam na niego. Idziemy do kina dzisiaj z mamą i ciocią Piotrka, a po kinie pójdziemy jeść. Także dzisiaj mamy taki dzień chillowy, dzisiaj nikt nie będzie gotował. Zaraz sobie zjemy wspólne jakieś szybkie śniadanko z Piotrkiem, bo i tak idziemy na siłownię. Trochę się poruszać. Nie byłam na siłce już 3 dni, także nie mogę się tak naprawdę doczekać. Czuję się taka zastała. Także szykuję się, robię nam śniadanie jakieś szybkie, takie normalne, klasyczne. Pewnie ja zjem pewnie kanapki, Piotrek pewnie zje kleik i lecimy na siłkę. No hej, dzień dobry, witam się z Wami po tym świątecznym szale. Mam nadzieję, że Wasze święta minęły miło. Moje bardzo, odpoczęłam, bo naprawdę właściwie nie robiłam nic związanego z pracą przez ten czas. Także dzisiaj wstałam z nową energią, zrobiłam sobie już cardio i będę teraz robiła sobie jedzonko i wleci coś, oczywiście jak zawsze mega prostego. Zrobię sobie po prostu kanapki. I do tego zrobię sobie Michę sałaty, bo mam ochotę na coś takiego mega świeżego i będzie to po prostu sałatka. I to będzie taka zwykła, najprostsza sałatka z sosem, z keczupu i majonezu, bo chciałam zrobić taki słodki, musztardowy sos, ale nie mam niestety musztardy, więc ten sos by nie wyszedł. No i tyle tak naprawdę. Zjem sobie tą sałatkę, mam taką ochotę na coś właśnie takiego świeżego. W ogóle powoli niedługo będą się zaczynały i warzywa, i owoce, takie bardziej wiosenne, więc czekam na to na maksa. A poza tym w planach mam dzisiaj być może zrobić sobie kotlety z tych diet, które będą na sklepie, czyli z tego ekstremalnego odżywienia, takie z ciecierzycy i tofu. Zobaczymy. Jeszcze troszeczkę resztek jest takich świątecznych w stylu gołąbki, w stylu jakieś tam krokiety, więc wypadałoby też je zjeść, ale to już chyba za dużo dla mnie takiego cięższego jedzenia. To znaczy w sumie gołąbki czy coś to nie jest nic ciężkiego, ale no brakuje mi takiego tego mojego jedzonka. Ale zobaczymy. Zrobiłam sobie twarożek z tofu, szczypiorkiem, odrobiną czosnku, solą i pieprzem. Jest świeży chlebek i do tego sałatka. Tu są same warzywka. Pomidor, ogórek świeży, szczypiorek, papryka, szpinak i rukola. Och! I standardowy koktajl na siłownię będzie robiony dzisiaj z wiśniami i jagódkami, czyli troszkę polifenoli, troszkę odżywczości
po tym weekendzie, gdzie było trochę za dużo pewnie majonezu i trochę pewnie za dużo ciasta. Już jest obiedni Armagedon tutaj, ale dostałam super fajne rzeczy. Dostałam czerwoną surówkę, dostałam taką sałatkę warzywną z białą kapustą. Będzie taste test. Dobra, na pierwszy ogień pójdzie ta. Ładnie pachnie. Ile to ma kalorii? W 100 gramach 103. No, to tak trochę dużo. Pyszna. A to ile ma kalorii? Ta już ma 36 kalorii na 100 gramów. To bardziej mój przedział. Taka dobra. A tutaj robimy fasolkę, cieciorkę i szpinak w sosie pomidorowym. I do tego gotuję makaron oczywiście. No więc wpadnie troszkę surówki. I pyszny makaron. Dzisiejsze drugie śniadanko, czyli twarożek z tofu ze szczypiorkiem i trochę ogórka. Niestety bardzo przesoliłam twarożek, ale mam nadzieję, że ogórek to troszeczkę zniweluje. A w przerwach od pracy musi wpaść kawka, która zawsze okraszona jest takimi krótkimi medytacjami ciszy i różnymi rozkminkami. Zrobiłam sobie taką mega szybką zupkę z tego, co akurat było w lodówce. Więc mamy tu passatę, paprykę, cebulkę, resztkę kalafiora i ziemniaczki. Także pyszka będzie, tylko muszę poczekać, aż ostygnie. I mamy godzinkę 18 tak naprawdę, a ja właśnie sobie zrobiłam teraz ten obiad. Dzisiaj cały dzień właściwie pracuję, bo już dopinam tak ostatnie kwestie związane z tymi gotowymi dietkami na stronkę. Także te dietki ekstremalne, odżywienie już tuż będzie premiera. Mam nadzieję, że uda nam się też kwestie techniczne ogarnąć, jeśli chodzi o wstawienie ich na sklep. Bo niestety ogarnięcie tego tematu, zwłaszcza od tej strony technicznej, to jest zawsze troszkę niestety wyzwań. Także trzymajcie kciuki. Micha, ja bym chciał odwiedzić do ciebie, bo ma... Jeszcze dojadam świąteczne resztki gołąbkowe, oczywiście z toną keczupu. Jestem przeszczęśliwa z tego powodu.